Cześć, to Ernest. W tym filmiku dowiecie się, jak łatwo i szybko wykonać wyzwania 8 tygodnia. Gdzie znaleźć gwiazdkę, 7 skrzynek w jednej grze oraz możliwe lokacje głodnych gnomków. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie, że po wykonaniu jakiegokolwiek wyzwania nie wychodźcie przez menu, bo inaczej nie zaliczy wam się wyzwanie. Dlatego musicie posłużyć się innymi metodami opuszczenia rozgrywki. A w opisie filmu macie dokładnie rozpisane, w której minucie filmu jest wyjaśnione odpowiednie wyzwanie. Okej, a zaczniemy od tego tygodniowej gwiazdki. Tym razem musimy jej szukać pomiędzy niedźwiedziem, kraterem, a dostawą lodówek. Wyznacza to nam dokładnie tą lokację na mapie. Na ten moment korzystam z wyciekłych informacji, ale na 100% będzie znajdowała się dokładnie tutaj nad tą luką w trawie. Nic trudnego. Następne wyzwanie rozkazuje nam przeszukać 7 skrzyń w jednym meczu. Aby z łatwością wykonać to wyzwanie, polecam lecieć na miejscówki przy brzegu mapy. Ale mam przygotowaną dla was najlepszą strategię. Będziecie musieli polecieć na lewy górny róg mapy, na metalową lamę przy rozlożach rupieci. W niej możecie znaleźć nawet 2 skrzynie. Jak już ją zlutujecie, przygotujcie troszkę materiałów i zejdźcie z góry w stronę rozloży rupieci, w których znajdziecie naprawdę mnóstwo skrzynek, a mianowicie przynajmniej 4 skrzynki. Jak widzicie na ekranie, ja zebrałem aż 6 na samych rozlożach rupieci. Jeśli zbierzecie tu za mało skrzynek, to obok zawsze jest hangar, w którym znajdziecie przynajmniej jedną skrzynkę i widmowe wzgórza. Możecie nawet odwiedzić stadion. W tej samej grze znalazłem tam aż 4 dodatkowe skrzynki. Dla waszej informacji, na ekranie teraz pokazują wam się wszystkie możliwe lokacje skrzynek na rozlożach rupieci. Kolejne wyzwanie to przeszukaj 7 skrzyń w słonych strzechach. Zaufajcie mi, jeśli otworzyliście 7 skrzynek w karkołomnym kinie w tamten czwartek, to nie powinno wam to sprawić trudności. Skrzynki w tej miejscówce klasycznie znajdziemy w strychach oraz piwnicach domków, ale najgoręcej polecam niebieski domek z sekretną bazą w piwnicy. W tym domku w sumie można znaleźć nawet 4 czy 5 skrzyń, w tym 3 znajdziecie w piwnicy. Oczywiście nie musicie wykonać tego wyzwania w jednej grze, więc zawsze możecie otworzyć jedną skrzynkę i zwiać. Albo obniżyć sobie KD ratio, dając się wyeliminować po otwarciu jednej skrzynki. Dodatkową skrzynkę odnajdziecie na wieżyczce na górce obok, która powinna zaliczać się do słonych strzech. A jeszcze jedną znajdziecie nawet na stacji benzynowej. Na ekranie widzicie teraz lokację wszystkich skrzyń na słonych strzechach. Czwarte wyzwanie prawdopodobnie będzie polegało na przeszukaniu 7 głodnych gnomków. Nie znam jeszcze wszystkich lokacji, ale przydomek głodny podpowiada mi, że będziemy mogli je znaleźć w różnych restauracjach, sklepach taco czy innych knajpach, w których to mogłyby sobie pojeść. Widzicie teraz na ekranie mapkę z zaznaczonymi lokacjami takich właśnie miejsc. Na przykład fast foodowa knajpa w Lepkim Lasku, czy sklep taco w Wykrzywionych Wieżach. Jednak są to tylko moje spekulacje. Na pewno zaktualizuję opis, jeśli to wyzwanie się zmieni, lub gdy poznamy dokładne lokacje gnomków. Piąte wyzwanie polega na zadaniu 250 punktów obrażeń przeciwnikom za pomocą strzałów w głowę. Polecam to wykonywać na składach, duo lub innych trybach, w których można powalić przeciwnika, ponieważ przeciwnika w takim stanie można łatwo trafić w głowę. Pamiętajcie też, aby po prostu celować w głowę. Soczysty headshot ze snajperki zaliczy nam przynajmniej połowę wyzwania. Kolejne, już 6 wyzwanie z listy, zleca nam wyeliminowanie 3 przeciwników w przyjemnym parku. Mimo, że oznaczone jako trudne, nie powinno nam sprawić trudności. Na pewno w ramach tego wyzwania poleci z nami dużo osób, więc wystarczy załapać się o dobrą broń i osłonę. 7, już ostatnie wyzwanie, polega na wyeliminowaniu przeciwników z broni z tłumikiem. Do tej kategorii broni zaliczamy pistolet z tłumikiem oraz pistolet maszynowy z tłumikiem. Co do tego wyzwania, nie mam konkretnych podpowiedzi. Musicie najzwyczajniej wykpiwać tą broń i za pomocą jej sprowadzić przeciwników do zera. I to tyle. Życzę wam powodzenia, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. お前はもう死んでいる。何？